Dzień dobry. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, że jakoś tak działamy jako ludzie, jako ludzkość, że potrzebujemy tego, żeby ktoś trochę nam pomógł w zorganizowaniu sobie myślenia o tym, jak działa świat. Świetne miejsce w tej całej rzeczywistości znalazły sobie religie, no bo właściwie to są takie systemy, które porządkują nasze myślenie o świecie, porządkują myślenie o tym, jakie mamy miejsce w tym świecie, do czego zmierzamy, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy, co jest dobre, co jest złe, jakie kroki należy podejmować, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości i być skutecznym w realizowaniu tego, o co nam w ogóle w życiu chodzi. I takich systemów jest trochę więcej. To są nie tylko religie, ale są też różne inne systemy filozoficzne, które pomagają nam się w tym wszystkim rozeznać i dać sobie radę z całą rzeczywistością. Czyli jakby wyznaczają takie podstawowe zasady funkcjonowania. I takich systemów, tak jak mówię, jest więcej. Do nich należy m.in. buddyzm, ponieważ buddyzmu nie zaliczamy do religii. Tam nie występuje coś takiego jak Bóg. Nie ma tam takiego pojęcia, jakim jest Bóg. Co jest typowe dla religii, czy to są religie politeistyczne, czy monoteistyczne. I moim ulubionym właściwie systemem filozoficznym, który porządkuje różne prawdy o rzeczywistości, prawdy o wszechświecie i o tym, kim jesteśmy, jak działamy, z czego się składamy, jak w ogóle funkcjonuje ten cały świat, jest Huna. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Izabela Jung, jestem psychologiem i seksuologiem i chciałabym Was dzisiaj zaprosić do pierwszego odcinka mówiącego o Hunie, a przede wszystkim o 7 podstawowych zasadach Huny. Zapraszam. Mówiąc najogólniej, Huna to jest starodawna filozofia, ułożona przez starożytnych kahunów polinezyjskich, czyli to byli kapłani i uzdrowiciele, która jest oparta na 7 podstawowych zasadach. O tych zasadach powiem Wam za chwilę i to będzie jakby klucz całego tego odcinka. Natomiast najpierw chciałabym powiedzieć Wam o tym, dlaczego w ogóle podoba mi się cały ten pomysł. Tak jak mówiłam, jest to pewien pomysł na to, jak uporządkować w ogóle wszechświat i jak uporządkować to, kim my jesteśmy, nasze miejsce w tym wszechświecie i w jaki sposób żyć, żebyśmy mogli być skuteczni w osiąganiu naszych celów. Ja kiedyś usłyszałam takie określenie na temat Huny, które mi się bardzo spodobało, że to jest pewnego rodzaju instrukcja używania boskiego placu zabaw, na którym wszyscy się bawimy. I zwróćcie uwagę, że rzeczywiście można w ten sposób o tym powiedzieć, że życie to jest pewnego rodzaju albo film, w którym wszyscy gramy, albo to jest pewnego rodzaju plac zabaw, na którym wszyscy się bawimy. No i teraz różni ludzie i różne instytucje mają różne pomysły na temat tego, co my w ogóle na tym placu zabaw robimy, kim my tutaj jesteśmy i o co w tym wszystkim chodzi. I rzeczywiście tak jest, że wiele tych instrukcji obsługi pokazuje nam, że ten plac zabaw to nie jest fajne i przyjemne miejsce. Albo, że my nie jesteśmy niewinnymi i pięknymi dziećmi i czeka nas tylko coś dobrego. Tylko wiele jest pomysłów, które pokazują to, próbują przynajmniej nam to przedstawić w taki sposób, że my jesteśmy w jakiś sposób zepsuci, że rodzimy się grzeszni, że coś jest z nami nie tak, że jakby cały ten pomysł w ogóle na nasze życie i na to, co się tutaj dzieje, jest taki, że jest on obarczony jakimś błędem, jakimś grzechem, jakimś trudem i nie ma ucieczki właściwie od tego cierpienia. I cokolwiek nie zrobimy, to będziemy w jakiś sposób osądzeni, ukarani i tak czy inaczej albo my kogoś skrzywdzimy, albo nam się stanie jakaś krzywda. No, jakby wiele by mówić, tak? Na temat tego, jak różne religie i różne filozofie wyobrażają sobie w ogóle, kim jesteśmy i co robimy na tym świecie. Natomiast Huna, i co mi się tutaj bardzo podoba, pokazuje cały wszechświat i życie w taki sposób bardzo prosty przede wszystkim. Tu nie ma jakichś skomplikowanych pojęć czy skomplikowanych zasad. To wszystko jest naprawdę bardzo przejrzyste, bardzo jasne, bardzo proste. To jest pierwszy punkt. Kolejny punkt. Wszystko jest pozytywne. Tutaj nie ma żadnego straszenia. My nie musimy przed czymś uciekać i się czegoś bać.
To jest właśnie kolejny powód, dla którego Hunę lubię. Po trzecie, daje nam różne konkretne i skuteczne przy okazji metody i narzędzia pracy ze sobą i ze swoim życiem, które przy okazji są też proste i dzięki którym rzeczywiście możemy poprawić jakość naszego życia. Czyli to jest, można powiedzieć, zamiast bardzo skomplikowanej księgi opisującej w bardzo skomplikowany sposób różne zasady moralne i w ogóle życia, w której ciężko jest się odnaleźć i jest tam też dużo przemocy czy cierpienia, tutaj mamy małą książeczkę, w której, która jest bardzo przejrzysta, jasna, praktyczna, skuteczna i Hunę można stosować, myślę, że dla wielu was, z Was to też będzie ważne, że Hunę można stosować bez względu na to, czy jaki jest Wasz status religijny, czy wierzycie, w jaki sposób wierzycie w Boga, w jaki sposób Go widzicie, czy wyznajecie chrześcijaństwo, czy wyznajecie islam, judaizm, czy jakąkolwiek inną religię. Te zasady nie kłócą się z zasadami religijnymi. Można powiedzieć, że właściwie w Hunie wszystko jest jasne, proste, czyste i dobre. Więc tutaj nie ma jakichś niezgodności. No ale okej, przejdźmy sobie po kolei przez właśnie wspomniane 7 zasad Huny. Pierwsza zasada to Ike, która brzmi w rozwinięciu: świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Zwróćcie uwagę, że tutaj pokazują się 2 elementy. Pierwszy element jest taki, że świat i w ogóle rzeczywistość jest subiektywna. Tu nie mamy jakiejś obiektywnej rzeczywistości, tylko rzeczywistość z zasady jest rzeczywistością subiektywną. Jeżeli chcecie spenetrować głębiej ten temat, to odsyłam Was też do fizyki kwantowej, bo tam były robione różne bardzo ciekawe doświadczenia związane w ogóle z samym światłem, czyli fotonami, właściwie bazowymi cząsteczkami światła, które zachowują się inaczej w momencie, kiedy są obserwowane i w momencie, kiedy nie są obserwowane. Więc jakby można powiedzieć, że to, że rzeczywistość jest subiektywna, a nie jest obiektywna, tylko zależy od obserwatora, o tym mówi też, no, mówią o tym najnowsze doświadczenia z fizyki kwantowej. Ale jakby wracając do Huny. Po pierwsze, kwestia tego, że świat jest subiektywny. Druga sprawa, że jest oparty na przekonaniach. I teraz, o co tutaj chodzi? Ja pamiętam, na którymś filmiku już wspominałam o tym, że trochę to tak działa, że każdy z nas gra w swoim własnym filmie. Każdy z nas ma jakieś swoje własne filtry, przez które przepuszcza to, co widzi. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę każde jedno doświadczenie w życiu, i nie mówię tutaj o złożonych sytuacjach i złożonych doświadczeniach, ale mówię tutaj o zupełnie prostych rzeczach, takich jak na przykład barwy, dźwięki, coś, co jest dostępne naszym zmysłom, czyli zaczynając od takiej zupełnie podstawowego elementu. Już nie mówię o skomplikowanych relacjach czy jakichś zachowaniach jakiejś osoby, bo wiadomo, że to my przepuszczamy również przez swoje filtry i to są już bardzo złożone filtry w tym momencie, ale jakby odwołując się tylko do takich najprostszych rzeczy. Nie macie pewności, że świat, który ja widzę, czy kolor niebieski, który ja widzę, jest taki sam jak ten kolor, który Wy widzicie. Czyli nawet rzeczywistość, która jest dostępna naszym zmysłom, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę na 100% tego stwierdzić, czy na najbardziej bazowym poziomie świat doświadczamy w taki sam sposób, każdy z nas, na poziomie zmysłowym. Czy smak? Tak samo doświadczamy. Dźwięk? Tak samo doświadczamy. Kolor? Dotyk? Nie wiemy tego. Więc już na etapie najprostszych elementów zmysłowych rzeczywistość jest doświadczeniem indywidualnym. Każdy z nas doświadcza jej w jakiś trochę inny sposób. Już nie mówię o tym, że w jednym pomieszczeniu może komuś być ciepło, a komuś drugiemu może być zimno. Coś dla kogoś może być smaczne, coś dla kogoś może być niesmaczne. Jakaś chwila może być dla kogoś najważniejszym momentem w życiu i najpiękniejszym, a dla kogoś może być po prostu najstraszniejszym. Więc zwróćcie uwagę, że każdy z nas tak naprawdę jest gdzieś tam zanurzony w siatce jakiegoś własnego doświadczenia i w jakichś swoich własnych filtrów i rzeczywistość, którą postrzega, no jest kompletnie inna. Więc po pierwsze, że
to, w jaki sposób on mówi o tej rzeczywistości, w jaki sposób mówi o tej rzeczywistości i jak ją postrzega, jest doświadczeniem indywidualnym, jest absolutnie doświadczeniem subiektywnym. To jest pierwszy punkt. A drugi punkt, że świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Też kiedyś o tym wspominałam, że każdy z nas, mówiąc coś o życiu, ma rację. Jeżeli mamy jakieś przekonania, że na przykład prawdziwa miłość nie istnieje, albo wszyscy ludzie są dobrzy, albo wszyscy ludzie są z gruntu źli, albo wszyscy ludzie właśnie z gruntu są dobrzy. Albo że każdy, gdyby tylko mógł, to by ci wbił nóż w plecy. Albo przeciwnie, wierzę w to, że ludzie są naprawdę dobrzy, a jeżeli są, nie są dobrzy, źle się zachowują, to znaczy, że są po prostu zwyczajnie nieszczęśliwi. Jakby mamy różne przekonania, które nam regulują i porządkują nam naszą rzeczywistość i w zależności od tego, jakie to są przekonania, no tak właśnie wygląda ta nasza rzeczywistość. I tak naprawdę każdy z nas ma rację. Bo każdy z nas żyje w swoim własnym filmie. Ten film częściowo się nakłada, bo te przekonania częściowo są takie same, prawda? Więc wyświetla nam się ten sam hologram rzeczywistości w części, ale w innej części on jest inny. Bo tak jak mówię, każdy z nas gra w swoim filmie i ten film się może zmienić tylko wtedy, kiedy zmieni się sposób myślenia reżysera. To wiecie, to jest taki temat, na którym można mówić by naprawdę bardzo długo, że to jest tak, że no, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zmienić swojej rzeczywistości w momencie, kiedy my pozostaniemy tacy sami. Tutaj wiele się o tym mówi, tak? Jeżeli nam się wydaje, że czasami zmienimy miejsce zamieszkania, zmienimy związek, zmienimy pracę, to nasze życie się zmieni. No zazwyczaj tak nie jest. Zazwyczaj to jest tak, że ta zmiana jest krótkotrwała, ale problemy zabieramy ze sobą, dlatego że zabieramy ze sobą swoją własną wizję świata i zabieramy ze sobą swoje przekonania, na bazie których w ogóle ten świat jest budowany, bo świat jest manifestacją naszych przekonań. Nie tylko tych świadomych, ale przede wszystkim tych nieuświadomionych. Tych, które pochodzą z podświadomości. I dokładnie o tym właśnie mówi Huna. To też dotyka takiego tematu, jakim jest to, że świat zewnętrzny jest odbiciem lustrzanym tego, co mamy wewnątrz. Czyli znowu, nasze odbicie się do nas samo z siebie nie uśmiechnie, jakby ten świat się nie zmieni na nasze życzenie. To my w środku musimy się przetransformować i zmodyfikować i właśnie uśmiechnąć się symbolicznie, żeby to odbicie jako reakcja na ten uśmiech również do nas się uśmiechnęło. Więc o tym bardzo pięknie, bardzo krótko i przejrzyście mówi Huna. Właśnie w tym pierwszym prawie. Drugie prawo Huny, czy druga zasada Huny, to jest kala. Nie ma żadnych ograniczeń. I tutaj też mamy w sumie dwa elementy w tym drugim prawie. Z jednej strony jest tak, że wszystko jest możliwe, tak to możemy zrozumieć, tak? Że tylko sky is the limit. Nie ma żadnych ograniczeń, nie ma żadnych limitów, to my ustalamy nasze limity. Tutaj jest też, wiecie, no to pokazuje taką, bo oczywiście ta Huna się odnosi do tego, oczywiście, że jesteśmy duchową istotą. To nie mówi tylko o ludzkim życiu. W Hunie też znajdziecie masę odniesień do, na przykład do jaźni, albo do modlitwy, albo do uzdrawiania, czy też oczyszczania. Ho'oponopono na przykład pochodzi też z Huny. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale to już nie chcę mieszać z tą drugą zasadą. W każdym razie oczywiście człowiek jest traktowany jako istota duchowa. Co do tego tutaj nie ma żadnych wątpliwości i jeżeli mówimy o tych zasadach, to są zasady w ogóle funkcjonowania wszechświata i nas jako istot duchowych w tym wszechświecie. No oczywiście w podróży tutaj ludzkiej, jakie jesteśmy i jakby wspierając naszą skuteczność na tym planie materialnym i ludzkim, no ale jednak traktujący nas jako istoty duchowe. Więc mówiąc o tym, że nie ma ograniczeń, tutaj chodzi o to, że rzeczywiście jesteśmy no, potężnymi istotami, które z założenia, z zasady tych ograniczeń nie mają. Jeżeli są jakieś ograniczenia, to te ograniczenia są związane z naszymi przekonaniami na temat tego, jak widzimy rzeczywistość. Jeżeli my myślimy o sobie, czy świadomie, czy podświadomie przede wszystkim, że nie wszystko jest możliwe, że my możemy pragnąć tego, żeby myśleć, że wszystko jest możliwe i mieć takie przekonania i próbować to sobie wmówić, że wszystko jest możliwe, ale tak naprawdę na głębokim poziomie, jak się zastanowicie, no to
mało kto z nas ma rzeczywiście takie prawdziwe przekonanie, że wszystko jest możliwe, bo gdyby tak było, no to rzeczywiście wszystko byłoby możliwe. A prawda jest taka, że ograniczeń żadnych nie ma i rzeczywiście wszystko jest możliwe, bo pamiętajcie, że my nie mówimy tutaj tylko o takim normalnym, codziennym życiu, tylko mówimy w ogóle o całym funkcjonowaniu wszechświata. To jest pierwszy element. Drugi element tego drugiego prawa Huny jest taki, że nie ma ograniczeń w sensie, że wszystko jest jednością. Ja nie mam ograniczeń i nie wiem, no ta poduszka też nie ma ograniczeń. My się gdzieś spotykamy i gdzieś się zlewamy. Więc znowu w jednym krótkim, prostym zdaniu jest zawarta bardzo duża idea, bardzo pojemna idea i pojemny pomysł na temat tego, jak wszystko funkcjonuje. Bo jeżeli popatrzycie na świat materialny, jako po prostu pewną formę istnienia energii, no to rzeczywiście zgodzimy się z tym, że to jedno w drugie się jakoś, jedno w drugie przechodzi i to nie do końca jest tak, że jest jakaś poduszka i jest jakaś moja ręka, ale no jako ciało żywe moja ręka też ma jakąś aurę, jakieś pole auryczne. Nie wiem, no temperatura, jakby różne formy energii, które są no, nieuchwytne dla nas, dla naszego oka czy dla naszych zmysłów, one też gdzieś są i wokół tego tak samo jest powietrze pomiędzy nami i ciężko byłoby powiedzieć, w którym miejscu się kończy moja ręka, a zaczyna się ta poduszka. Prawda? No jakby to tylko chodzi o pewną organizację jakichś atomów właśnie w taki kształt i w ciało, którym jest moja ręka, więc ale pomiędzy nami w powietrzu też są jakieś różne formy energii, które gdzieś tam to wszystko łączą i powodują, że całe istnienie jest na jednej takiej kanwie nałożone i przenika jedno drugie. No jakby jak weźmiemy sobie tutaj pod uwagę też nie tylko materię, ale weźmiemy sobie pod uwagę właśnie też świadomość, różne formy świadomości i różne poziomy i różne wymiary, no to nam się z tego zaczyna robić bardzo gęsta rzeczywistość, która nas wszystkich otacza, która powoduje, że na pewno nie ma czegoś takiego jak pustka pomiędzy tymi pozornie wydzielonymi różnymi przedmiotami czy istnieniami, które gdzieś w przestrzeni funkcjonują. Kolejna zasada to makia, która brzmi: energia podąża za uwagą. I jestem przekonana, że o tym, do tego już się odwoływałam na pewno na którymś z filmików, dlatego że ta zasada w moim odczuciu jest naprawdę bardzo nośna. Energia podąża za uwagą. Tutaj ta zasada pokazuje nam to, że energia, po pierwsze, że energia to jest coś takiego, czym można zarządzać. Można nią zarządzać świadomie i można nią zarządzać poprzez skupianie się. Energia może się skupiać i my własną myślą, czyli tym samym no, własną świadomością, możemy w jakiś sposób tą energią zarządzać. Wiecie, no to się wydaje, że to są takie proste rzeczy, bo my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Z jednej strony jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo robimy to na co dzień, ale z drugiej strony nie do końca zdajemy sobie w ogóle sprawę z tego, jaka to jest magia. Odnosząc się do takich najprostszych rzeczy, żeby Wam pokazać, jak bardzo to ma znaczenie, jak duże to ma znaczenie, kiedyś pamiętam, wspominałam o czymś takim jak uwaga selektywna. Czyli, no to właśnie psychologia mówi o uwadze selektywnej. Uwaga selektywna polega na tym, że jeżeli coś mamy w głowie, na czymś się koncentrujemy, jest to gdzieś tam w naszej przestrzeni, niekoniecznie w danym momencie, w ogóle w naszym życiu się koncentrujemy na czymś, to w jakiś sposób no bezwiednie, można powiedzieć podświadomie, nasza podświadomość odbiera sygnał od świadomości, że zajmujemy się jakimś tematem i kieruje naszą uwagę już nawet bez tego zarządzania świadomego tą uwagą. Przykłady. Załóżmy, chcemy sobie kupić jakiś samochód. Niech to będzie samochód, który w ogóle nie jest popularnym samochodem. Nagle okazuje się, że wszędzie widzimy takie samochody. Nagle okazuje się, że w ogóle wydawało nam się, że tych samochodów nie ma, a tu się okazuje, że jednak tych samochodów jest rzeczywiście dużo. Albo na przykład, nie wiem, chcemy sobie założyć aparat ortodontyczny na zęby, albo mamy ten aparat ortodontyczny na zębach i nagle się okazuje, że bardzo wiele osób też ma ten aparat, że słyszymy o tym aparacie. Czy mamy jakieś plany wakacyjne i nagle inni ludzie też gdzieś jeżdżą w te same miejsca. No,
To jest uwaga selektywna. To jest taka umiejętność naszego umysłu, który po prostu jakby zarządza naszą uwagą i pokazuje nam to, że przyciągamy właściwie to, na czym się koncentrujemy. Tutaj w ten sposób też można powiedzieć, że działają afirmacje. Jeżeli chcemy coś w naszym życiu wzmocnić, jeżeli chcemy, żeby tego było w naszym życiu więcej, to powinniśmy się na tym koncentrować. Problem polega na tym, że my się zazwyczaj koncentrujemy w życiu nie na rzeczach, które byśmy chcieli mieć, ale na tych, których nie chcemy mieć. Czyli jakby to zarządzanie uwagą też może mieć dwie strony. Ono może iść w kierunku pozytywnym, koncentracji na tym, co jest dobre, na tej przysłowiowej połówce szklanki, która jest pełna, i przyciąganiu do siebie tych dobrych rzeczy, tych, które nam służą, które nas wspierają i których chcemy mieć więcej, zamiast koncentrować się na tym, czego my w życiu nie chcemy mieć. Ja myślę, że na przykład w różnych sytuacjach, kiedy stoimy przed różnymi ważnymi decyzjami czy wyborami w życiu, jak na przykład, nie wiem, poszukujemy sobie pracy, albo mamy tą pracę i chcemy ją zmienić, czy też w ogóle jakichś tematów związanych z relacjami, ze związkami, to my często koncentrujemy się bezwiednie, bo ja nie mówię, że to jest świadomie. My masę rzeczy robimy nieświadomie i zwróćcie naprawdę na to uwagę, że im bardziej jesteście świadomi, tym macie większy wpływ na swoje życie i na ten finalny efekt, który dostajecie, co dokładnie się odwołuje do tej zasady. Energia podąża za uwagą. Jeżeli my cały czas żyjemy na autopilocie, no to tak naprawdę żyjemy na tym, co płynie z naszej podświadomości, bo zawsze jak robicie rzeczy bezwiednie, jesteście tutaj gdzieś indziej, nie jesteście w tu i teraz, to manifestujecie treści ze swojej podświadomości i wasze ręce same chodzą, obierają ziemniaki, nogi chodzą, prawda? To wszystko to jest podświadomość. Nawet nie wiecie, jak dojechaliście z miejsca w miejsce, bo byliście tutaj cały czas w głowie. Wasza jakby jaźń była tutaj skoncentrowana, a nie na tym, co realnie robiliście. Ale jakby wracając do tych afirmacji, wracając też do tej pracy i do tych związków. Często się koncentrujemy na tym, czego nie chcemy i na przykład mówimy, okej, nie wiem jeszcze do końca, czego chcę, tak jakby jakoś trudno było nam w ogóle wiedzieć, co my chcemy, ale przynajmniej wiem, czego nie chcę. No dobrze, no tylko co mi to de facto daje? Jeżeli wiem, czego nie chcę, no to mam się na tym koncentrować, czego nie chcę, no to z drugiej strony będę to właśnie przyciągać do swojego życia. Nie tylko w zgodzie z tą zasadą, chociaż to właśnie nie jest zasada, to jest taki sposób naszego funkcjonowania związany z tą uwagą selektywną, że po prostu moja uwaga sama z siebie będzie szła w te rejony, które sobie wyizolowałem z rzeczywistości, więc jeżeli wyizolowuję rzeczy, których nie chcę, no to moja uwaga idzie tam, gdzie nie chcę, a ponieważ energia podąża za uwagą, no to wzmacniam z drugiej strony wszystko to, czego nie chcę. W związku na przykład już wiem, czego nie chcę. Od mężczyzn nie wiem jeszcze, czego do końca chcę, nie wiem, jaki byłby mój idealny partner, ale przynajmniej wiem, czego nie chcę, tak? Bo już jakby tyle różnych sytuacji doświadczyłam, czy doświadczyłem z partnerami, że przynajmniej już wiem to, czego nie chcę. No wiecie, kochani, to jest naprawdę ciągła praca ze sobą i ciągłe takie korygowanie, bym powiedziała, tej swojej własnej trajektorii lotu. Jeżeli gdzieś wchodzicie właśnie na tą stronę, że się koncentrujecie na tym, czego nie chcecie, to zwróćcie też uwagę, że nie tylko tam są myśli jakieś negatywne, nie tylko się odzywają zaraz negatywne przekonania, negatywne czytaj takie, które nie pomagają mi, żeby się zbliżyć do tego, żeby być szczęśliwym. Bo to jakby dla różnych osób różne rzeczy mogą być negatywne. Więc nie chcę jakby tutaj ich też osądzać. Jeżeli to się samo dzieje, no to jest, tak jak mówię, poprawa tej swojej trajektorii lotu na tą drugą stronę. Jeżeli łapię się na tym, że robię coś takiego i wiem, że energia podąża za uwagą, a rzeczywiście tak jest, no to nie będę myśleć o tym, czego nie chcę. Nie będę myśleć o tym, co jest negatywne, co budzi moje negatywne myśli i negatywne jakieś odczucia czy jakieś trudne emocje. Tylko będę się korygować i będę wzmacniać to, co jest pozytywne. Będę patrzeć na tą część, gdzie ta szklanka jest pełna. Dlatego, że ponieważ energia podąża za uwagą, to będziesz mieć zawsze więcej tego, na czym się koncentrujesz. Więc nawet jeżeli przeżywamy jakąś trudną sytuację, to zawsze tam się znajdą takie elementy, które będą dla nas pozytywne, wspierające i które będą dla nas fajne. Więc dla naszego dobra
tak naprawdę jest ważne to, żeby się koncentrować na tym, co jest pozytywne. Nam się wydaje, że jak my, to jest też kwestia przekonania znowu, że jeżeli my się nie będziemy koncentrowali na tym, co jest negatywne, to to negatywne jakoś tak za naszymi plecami wzrośnie i nas jakoś potem się odwróci, a ono urośnie jak ciasto drożdżowe. Więc dlatego w razie czego kontroluję, to jest taka forma sprawowania kontroli nad tymi trudnymi czy negatywnymi rzeczami, że ja będę o nich myśleć i się na nich koncentrować. Zwróćcie uwagę, że trochę tak funkcjonujemy, że trochę tak sobie czasem myślimy. Ale działa to zupełnie odwrotnie, dlatego że nie zasilając czegoś energetycznie, a ponieważ energia podąża za uwagą, to jak przestaniecie o czymś myśleć, to przestaniecie to zasilać energetycznie i możecie sobie naprawdę poćwiczyć, jeśli nie macie do tej pory takich doświadczeń w życiu, możecie sobie poćwiczyć z różnymi sytuacjami, żeby po prostu przestać o tym myśleć. Przestać się nad tym koncentrować, zostawić to. Koncentruj się na tym, co jest pozytywne w tej sytuacji, co jest fajne, co Cię może zbudować, a tamto zostaw. To trochę uschnie jak takie niepodlewane naszą uwagą kwiatki. Także taki Wam tutaj sprzedam tip na temat tego, jak można sobie fajnie wykorzystywać tą trzecią zasadę Huny. Czwarte prawo to manava, które brzmi: moment mocy jest teraz. Ja kiedyś nakręciłam taki odcinek na temat teraźniejszości i bycia w tu i teraz. Macie też bardzo znaną, już taką klasyczną pozycję jak Eckharta Tolle, Potęgę teraźniejszości. I bardzo wielu autorów o tym mówi, że no właśnie, moment mocy jest teraz. Istnieje tylko teraz. Zwróćcie uwagę, że ja też odnosiłam się w ogóle do pojęcia czasu ostatnio w filmiku na temat duszy. Czy jesteś starą duszą, więc też Was odsyłam do tego filmiku, w którym trochę się rozprawiam w ogóle z pojęciem czasu. Natomiast zwróćcie uwagę, że my się nad tym za bardzo nie zastanawiamy, ale naprawdę przeszłość i przyszłość nie istnieje. Co to jest przeszłość? Przeszłość to jest tylko jakieś wspomnienie o czymś, co miało miejsce. Przeszłość jako taka nie istnieje, jej po prostu nie ma. Ona jest gdzieś, może być gdzieś zapisana w postaci jakiejś mentalnej, czyli naszych różnych wspomnień, myśli. Może być zapisana w postaci jakichś efektów czy skutków różnych wydarzeń, które odbieramy, odczuwamy w tym momencie. Może być też zapisana w postaci jakichś naszych emocji, jakichś naszych uczuć związanych z tym, czego doświadczyliśmy wcześniej, ale przeszłość jako taka, gdzieś zapisana na linii czasu, jak film, jej nie ma. Tego po prostu nie ma. To, co było, minęło. Cokolwiek się nie stało, jakkolwiek przepiękna byłaby ta przeszłość, albo jakkolwiek trudna byłaby ta przeszłość, ona istnieje tylko i wyłącznie w nas i w naszym doświadczeniu mentalnym, emocjonalnym, plus jakieś efekty w fizyczności, ale te efekty w fizyczności, one są tak czy siak teraz. Przyszłość to są jakieś nasze wyobrażenia, jakieś nasze fantazje, jakieś nasze plany. Przyszłość istnieje tylko i wyłącznie na planie mentalnym, emocjonalnym. Nie wiem, może jeżeli te myśli o tym, co mogłoby się wydarzyć, budzą jakieś emocje, no to można powiedzieć, że w pewnym sensie na emocjonalnym. A ja bym powiedziała, że przyszłość tak naprawdę jest pewną ideą, która może się zdarzyć, może się nie zdarzyć. I każdy naprawdę ma zupełnie inny pomysł na temat tej przyszłości. Więc de facto jej też nie ma, no nie ma, no nie ma nawet przyszłości za 5 minut. Bo my nawet nie wiemy na 100%, czy ta przyszłość w ogóle się wydarzy. Więc jak może istnieć coś, co do czego nie mamy pewności, czy to w ogóle się wydarzy? Więc nie ma przyszłości i nie ma przeszłości. My żyjemy w wiecznym teraz. Czyli to jest teraz, 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 teraz. To jest wieczne teraz. Co sekundę, co ułamek sekundy jest cały czas teraz, teraz, teraz. Jak mówimy o tym, że moment mocy jest teraz, to mówimy o tym, że my możemy zrobić coś i wywrzeć wpływ na rzeczywistość tylko i wyłącznie teraz. Wszelkie plany na temat tego, co ja zrobię, jaki ja będę wielki, jak ja sobie pięknie odmaluję pokój, jaki sobie kupię świetny samochód, jaką zarobię masę pieniędzy, na jakie fantastyczne pojadę wakacje,
to nie jest nasz moment mocy. To są tylko pewne idee i jako takie należy je traktować. Nie żyć tymi ideami, tylko po prostu traktować je jako pewne pomysły. Coś, co się pojawia w sferze mentalnej naszego umysłu, do czego on de facto został w ogóle zaprojektowany, żeby tworzyć te idee, bo nic innego w naszym ciele, w naszym jestestwie nie ma takiego jak umysł, co mogłoby tworzyć idee, czyli wyznaczać nam w pewnym sensie jakieś cele, do których chcemy dojść, jakiś pomysł na temat tego, co będzie za chwilę, co się przejawi za chwilę w tej rzeczywistości. Do tego jest umysł i do tego są te idee, ale jesteśmy tylko i wyłącznie w tym momencie i możemy tworzyć nasze życie i naszą rzeczywistość i realnie na nią wpływać tylko i wyłącznie w tym momencie. Więc żeby była jasność, nasze myśli na temat tego, co my takiego zrobimy i nawet wysyłanie jakichś emocji do tego, na przykład, o ja sobie jutro to sobie, albo za tydzień to sobie świetnie odpocznę, dzisiaj to się będę zajeżdżać, ale za tydzień to sobie świetnie odpocznę, bo wyjeżdżam na wakacje. No i już żyję na tych wakacjach i tak dalej, ale jakoś nie odpoczywam. No to mi, moje ciało nie odpoczywa, no jakby to mi nie za bardzo coś daje. I jak finalnie nie dojdzie do tych wakacji, bo na przykład, nie wiem, coś tam się zadzieje, jakieś będą inne regulacje albo coś w tym stylu i nigdy nie pojadę, no to dostanę tylko frustrację i nagle się okaże, że to, co sobie stworzyłem, to była po prostu dokładnie iluzja, no bo można powiedzieć, że przyszłość w pewnym sensie jest iluzją, bo ona może się nigdy nie zdarzyć. Więc jeżeli chcemy coś projektować i realnie wpływać na swoje życie, to możemy to robić tylko i wyłącznie w tym momencie. Dlatego na przykład, i o tym też mówiłam z kolei na filmiku na temat systemu energetycznego człowieka, afirmacje, które są sformułowaniami mającymi przekształcić nasze przekonania w podświadomości, czyli jakby to jest forma pracy z podświadomością, afirmacje powinny być w taki sposób tworzone, żeby mówić o nich, że coś się dzieje teraz. Że ja teraz, w tym momencie już to mam, co chcę mieć, i teraz, dzisiaj już czuję wdzięczność za to, że to mam i już za to teraz, dzisiaj dziękuję. Dopiero na podstawie tej wibracji, którą tworzymy w tym momencie, dziękując za to, co już mam, to dopiero przyciągam tego więcej. Dlatego mówi się, że wdzięczność, nawet taka książka jest, to jest najtańszy bilet do szczęścia, bo w momencie, kiedy jesteśmy wdzięczni, kiedy dziękujemy za całe bogactwo, jakie dostajemy, dzisiaj, teraz, w tym momencie, no to jakby ta fala wdzięczności idzie i wszechświat zawsze nam mówi tak, jak ten dżin z lampy Aladyna. Więc jeżeli jesteś za coś wdzięczny, to będziesz mieć więcej tego, za co jesteś wdzięczny. Zgodnie z kolei z poprzednią zasadą, że energia podąża za uwagą. Także jak widzicie, te zasady się przenikają i wzajemnie się uzupełniają. Piąta zasada to aloha. To na pewno znacie, to takie jest bardzo hawajskie, brzmi bardzo po hawajsku. I brzmi ona w rozwinięciu: miłość jest po to, żeby przynosiła szczęście. Jak słuchacie tego słowa, tego sformułowania, miłość jest po to, żeby przynosiła szczęście, nie wiem, jakie to na Was robi wrażenie w emocjach. Na mnie to robi takie wrażenie, że ja czuję spokój. Dlatego, że dla mnie to porządkuje znowu świat i rzeczywistość w taki sposób, że życie się wydaje być bezpiecznym miejscem i my jesteśmy jakby w bezpiecznym miejscu, nic nam się nie stanie. Ja słyszałam, spotkałam się z takim sformułowaniem, że właściwie są tylko dwa stany czy dwa uczucia, a reszta to jest jakieś takie kontinuum pomiędzy nimi i one dwa są najważniejsze. Jedno to jest miłość, a drugie to jest lęk. Że tam, gdzie jest miłość, naprawdę tam, gdzie jest miłość, tam nie ma lęku. Tam, gdzie jest lęk, tam nie ma miłości. I jak jest miłość, to jest jedność, jest połączenie ze sobą, ze swoją duchową naturą, z całym wszechświatem i wtedy nie ma miejsca na lęk. Miłość jest tworzywem wszechświata. I jeżeli jesteśmy połączeni z miłością, oczywiście, żeby było jasne, myślę, że to jest gdzieś jasne, ale jakby wypowiem to, nie chodzi tutaj w ogóle o miłość fizyczną, w jakikolwiek sposób związaną z seksualnością, tu jakby tą seksualność sobie odkładamy. Mówimy w ogóle o miłości jako takiej. Miłości rozumianej jako połączenie, jako wysokie wibracje, jako dobro, jako szczęście, umiłowanie tego szczęścia, jako pokój, połączenie się z innymi,
otwartość, dobroć, współodczuwanie, empatię, po prostu takie świadome bycie z innymi, z otwartym sercem, w ten sposób rozumianą miłość. I taka miłość jest po to, żeby przynosiła szczęście. Tutaj, wiecie, ja wiem, że na temat każdej z tych zasad można by zrobić oddzielny odcinek, bo one są bardzo głębokie i one są bardzo takie nośne, można je bardzo mocno rozwinąć i wiele z nich wyciągnąć i z tej zasady też można bardzo dużo wyjąć. Ale zwróćcie uwagę tak na zasadzie tylko dwóch słów, bo też nie chcę, żeby ten odcinek znowu trwał nie wiadomo jak długo. Troszkę się tym zainspirujcie, spróbujcie jakoś troszeczkę refleksyjnie do tego podejść. Jak dużo w ogóle w różnych systemach, w których my funkcjonujemy, nie pokazując w ogóle palcami, jest takiego cierpienia i takiego wmawiania nam, że to cierpienie ma wartość w sensie, że my wręcz będziemy wynagradzani za cierpienie, że miłość to jest cierpienie, że to wszystko ma jakoś boleć, że nie ma w ogóle możliwości tego, żeby po prostu sobie tak żyć jak taki motylek na łące i cieszyć się, być szczęśliwym i po prostu być tak zanurzonym w miłości, że w ogóle niczego innego nie znać. A ja wierzę, że zwierzęta tak właśnie żyją. One nie mają tych aparatów, nie mają takiego ego jak my mamy, które powoduje to oddzielenie i one są zanurzone w tym szczęściu i są zanurzone w takim poczuciu, że po prostu są na właściwym miejscu i są absolutnie zjednoczone z resztą przyrody, z naturą, z tym samym, z całym kosmosem i ze wszechświatem, że są po prostu prawowitymi mieszkańcami tej rzeczywistości, a to my ludzie się szarpiemy i właśnie dlatego, że żyjemy w tym oddzieleniu i w tym lęku, cały czas się boimy, że nam się coś stanie, nie mamy takiego poczucia bezpieczeństwa, czyli tym samym nie jesteśmy zanurzeni w miłości i kojarzymy tą miłość z bólem, jesteśmy często wychowywani w taki sposób, że nam się miłość kojarzy z bólem, że kochać to znaczy cierpieć, że otwierać się przed innymi to znaczy być zranionym, że okazać słabość przed innymi i miękki brzuszek to znaczy narazić się na jakieś ciosy. Dużo w nas jest tego cierpienia i dużo jest w nas takiego rozumienia miłości w niewłaściwy, w nieprawidłowy sposób. Natomiast Huna to wszystko porządkuje i ona nam mówi o tym, że miłość jest po to, żeby przynosiła szczęście. Fajnie to brzmi, prawda? No właśnie i tego się, słuchajcie, trzymajmy. Szósta zasada to mana, która brzmi: cała moc pochodzi z naszego wnętrza. No i znowu to jest taka naprawdę duża zasada i można by się nad nią bardzo mocno rozwodzić. Właściwie to się zastanawiam, w jaki sposób ją ugryźć, żeby to było możliwie konkretnie i krótko. Ja Wam powiem, co u mnie się jakby pokazuje, co mi to przypomina. Jedna rzecz jest taka, że w Biblii jest powiedziane, że zostaliśmy stworzeni przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Ludzie bardzo często sobie wyobrażają to w ten sposób i właściwie tak jesteśmy też uczeni przez religię, że my sobie wyobrażamy Boga, że On wygląda tak jak my. Tak? Skoro my zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo, to znaczy, że to On jest podobny do nas. Czyli ma różne takie przymioty ludzkie i my temu Bogu nadajemy te przymioty ludzkie. Czyli na przykład to, że nie wiem, może być mściwy, że może nas karać, że za dobro wynagradza, a za złe karze, że jest takim jakimś ojcem, który jest gdzieś w kurze, dosłownie go widzimy jako mężczyznę z brodą starego i tak dalej. Myślę, że wielu z was tak Boga nie widzi, ale bardzo wiele osób ciągle jednak gdzieś utknęło na tym takim myśleniu trochę dziecięcym, że to w ten sposób wygląda. Ja bym tutaj porównała to trochę do tego, że wiecie, tak jak każdy kwadrat jest prostokątem, no bo ma proste kąty, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem, prawda? Wiemy, jaka jest różnica. No prostokąty to jest znacznie większa grupa, bo to są po prostu takie figury, które mają proste kąty, a kwadrat, no to jednak dodatkowo jeszcze musi mieć te boki równe. Więc to jest tak samo z nami i z Bogiem, że my zostaliśmy stworzeni na boskie podobieństwo, czyli mamy tą iskrę Bożą i mamy pewne przymioty podobne do Boga, ale czy Bóg jest stworzony na nasze podobieństwo? My sobie Go tworzymy na nasze podobieństwo.
Według mnie właśnie jednym z tych przymiotów, które ludzie mają i które są podobne właśnie do Boga, to jest to, do czego się tutaj odniosę, do tej zasady, że cała moc pochodzi z naszego wnętrza. Właśnie to jest to, że my jesteśmy tak jak On kreatorami i my rzeczywiście mamy tą moc kreacji w sobie, która nie tylko moc kreacji, która jest naszym przymiotem, również wolną wolę, że możemy kierować tą kreacją w taki sposób, w jaki chcemy. Ale ona jest zogniskowana, ta moc, w środku. Jakby, no to nie do końca jest tak w środku, w nas, no bo jakby my mamy trochę inną strukturę. My, z racji tego, że mamy kontakt tylko z naszym fizycznym ciałem, no to sobie wyobrażamy, że to jest gdzieś tam w środku umiejscowione, nie wiem, w brzuchu albo na przykład w sercu. Ale pamiętajcie o tym, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi, więc my mamy tych wymiarów bardzo dużo i ciężko jest powiedzieć, gdzie jest tak naprawdę ten środek. Czy on jest tutaj, czy on jest gdzieś tam indziej. Z racji tego, że to są, że to jest trochę większa ilość wymiarów. W każdym razie, tak czy inaczej, jest pewien element boski, który jest w nas i cała moc pochodzi z tego naszego przysłowiowego wnętrza. I jakby z tego wnętrza, z tego centrum, wszystko jedno, czy je zlokalizujecie w swoim sercu, czy zlokalizujecie je na przykład w swojej duszy, w swoim wyższym ja, w tym boskim pierwiastku, to jest źródło waszej mocy. I jeżeli chcemy rozpoznać swoją istotę prawdziwą, swoją prawdziwą naturę, to powinniśmy dokładnie koncentrować się na naszym wnętrzu. Nie kierować uwagi gdzieś na zewnątrz, tylko koncentrować się na naszym wnętrzu i o tym właśnie mówi ta zasada. Siódma zasada Huny, którą bardzo, bardzo lubię, to jest Pono. A brzmi ona: skuteczność jest miarą prawdy. Inne sformułowanie, które może trochę bardziej Wam tłumaczyć to, o co chodzi, to jest znane biblijne: po owocach ich poznacie. Czyli zawsze należy patrzeć na skutki danych działań, żeby wynieść z tego wniosek, czy to, co robiliśmy, było właściwe, czy nie było właściwe. Bo my oczywiście możemy mieć bardzo często różne świetne zamiary i mówi się też o tym, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Możemy mieć różne dobre zamiary i dobre chęci, ale zawsze należy patrzeć na to, jaki skutek, jaki to jest skutek, co nam to przynosi na koniec dnia. Ja tutaj się na przykład odniosę do relacji międzyludzkich, bo mi się wydaje, że to jest bardzo nośne. Jeżeli na przykład chcecie z kimś zrobić biznes i macie takie poczucie, że ten ktoś będzie dla Was idealnym partnerem, to po prostu patrzcie na to, co to przynosi, ta współpraca. Czy ta współpraca przynosi mi takie efekty, jakie chcę, czy nie przynosi mi takich efektów? Jeżeli mi nie przynosi, no to znaczy, że jednak moje wyobrażenia nie są zgodne z tym, nie są zgodne zwyczajnie z rzeczywistością. To samo jest w związkach. Wydaje się, że jakaś osoba jest dla mnie idealnie stworzona, taka jest fantastyczna miłość pomiędzy nami i tak dalej. Czy jakby ma takie różne dobre cechy, no taki dobry to chłopak, czy taka dobra to dziewczyna i jakby, no wydawałoby się teoretycznie, że to powinno wszystko tak świetnie działać. No ale jaki jest efekt? Czy to rzeczywiście działa tak, jak powinno, czy nie? I to samo dotyczy każdej jednej metody, czy to jest metoda odchudzania, odżywiania, ćwiczenia, czy jakakolwiek aktywność, za którą się weźmiecie, na koniec dnia warto popatrzeć na to, jaki jest efekt. Czy to mi przynosi taki efekt, czy nie? No, po owocach ich poznacie. Więc jakby wszystko, co robimy, czy metody pracy ze sobą, jeżeli chcecie cokolwiek zweryfikować, no to warto po prostu popatrzeć na to, jakie efekty wam to przynosi i popatrzeć na te owoce waszej pracy. Dodatkowo ta siódma zasada Huny w moim odczuciu pięknie pokazuje, że rzeczywiście myślenie ludzi, którzy w ogóle stworzyli, opracowali ten cały zestaw, oni chcieli, żeby to było skuteczne, oni chcieli, żeby to było praktyczne, oni jakby nie mieli, widać jest po tych zasadach, że tam nie było takiej intencji, żeby to były jakieś odrealnione zasady, a popatrzcie na to, że niektóre systemy tworzą takie odrealnione zasady, które właściwie my nie do końca rozumiemy, po co w ogóle to wszystko jest i dlaczego akurat mamy postępować w taki sposób, a nie inny. Tutaj to wszystko jest spójne i to wszystko jest takie bardzo praktyczne. I dokładnie zamyka to takim ładną klamrą ta ostatnia zasada.
Mam nadzieję, że zachęciłam Was trochę do tego, żeby się Hunie przyjrzeć. Bardzo możliwe, że nakręcę jakieś inne odcinki na temat Huny, dlatego że bardzo podoba mi się podejście do Huny, jeżeli chodzi w ogóle o pracę z energią. Uważam, że metoda, która się nazywa Ho'oponopono i która się wywodzi właśnie z Huny, to jest piękna metoda oczyszczania energetycznego, którą również można stosować na przykład do oczyszczania karmy. Być może nakręcę kiedyś odcinek na ten temat i też na temat innych elementów Huny. Hunę jeszcze raz polecam. Wszystkiego dobrego Wam życzę na dzisiaj. To już będzie wszystko. Tradycyjnie, jeśli Wam się podobało, kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, polecajcie, jeśli Wam się podobało i do zobaczenia następnym razem. Pa!